Na tej lekcji zapraszam Cię do lasu, do wilgotnego lasu tropikalnego i do lasu, który na pewno dobrze znasz, czyli do lasu strefy umiarkowanej. Zapraszam. Każdy las jest tworzony przez drzewa i inne rośliny, które wspólnie porastają jakiś teren. W lesie możemy też wyróżnić różniące się między sobą warstwy. My w swoich rozważaniach najpierw zawędrujemy w okolice równika, bo po obu jego stronach, w strefie klimatów równikowych, rozciągają się wilgotne lasy równikowe. Spójrz na tę mapę. Lasy te zostały oznaczone kolorem zielonym. Widzimy, że największe ich obszary znajdziemy w Ameryce Południowej, na nizinie Amazonki, są też w Afryce, w Kotlinie Konga, a także na wyspach Archipelagu Malajskiego, w Azji. Wszystkie te miejsca charakteryzują się wysoką temperaturą powietrza i obfitymi opadami deszczu przez cały rok. I mógłbyś zapytać, skąd ta wilgoć? Dlaczego tam tak często pada deszcz? Otóż z powodu gorącego powietrza woda z roślin, zbiorników wodnych, licznych rzek i terenów podmokłych intensywnie paruje. Para wodna unosi się w górę, gdzie jest znacznie chłodniej. Tam wysoko ochładza się i skrapla. Tak powstają chmury. A z nich codziennie po południu przez jakieś 2-3 godziny pada ulewny deszcz. Nazywa się je deszczami zenitalnymi. Codziennie tam pada i codziennie jest gorąco. Nie ma wobec tego pół roku. Zobacz, to klimatogram dla Kisangani, to miasto położone w Demokratycznej Republice Konga, w Afryce. Spójrz na czerwoną linię pokazującą średnią temperaturę w poszczególnych miesiącach. Zauważ, że jest to niemal linia prosta. Co oznacza, że wahania temperatury w ciągu roku są naprawdę niewielkie. A co z opadami? Widzimy dość spore różnice między poszczególnymi miesiącami. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia, porównajmy ten klimatogram z klimatogramem dla Warszawy. W Warszawie najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec. Spada wtedy niemal 90 mm deszczu. A teraz spójrz na klimatogram Kisangani. 90 mm na skali zaznaczone jest, Tutaj tyle pada w można powiedzieć najsuchszych miesiącach. Zwykle te opady są dużo wyższe, nawet powyżej 180 mm miesięcznie, a to przecież dwa razy więcej. Jak taki klimat wpływa na rośliny i zwierzęta? Otóż roślinność rozwija się bujnie, tworząc wiecznie zielone lasy liściaste zwane właśnie wilgotnymi lasami równikowymi. W takim lesie można wyróżnić charakterystyczne warstwy. Znacznie różniące się między sobą. Zacznijmy od warstwy krzewów i runa. Na samym dnie lasu panuje półmrok. Rosną tu młode drzewa i lubne rośliny jak helikonia. Ze zwierząt żyją tu tapiry, jaguary czy liczne motyle. Ale my przenosimy się wyżej do warstwy drzew o wysokości od 5 do 20 metrów. Takie niższe drzewa to na przykład kakaowce. Rosnące między pniami i gałęziami wyższych drzew. Ze zwierząt można tu spotkać motyle i liczne ptaki, jak tukan czy koliber. Znów przenosimy się wyżej, do warstwy drzew o wysokości od 30 do 40 metrów. Ich korony tworzą zwartą warstwę, przez którą przenika niewiele światła. W tej warstwie na pniach i gałęziach wysokich drzew rosną też mniejsze rośliny, storczyki, które świetnie przystosowały się do takiego środowiska życia. Ze zwierząt, muszę tu wspomnieć o małpach, żyje tu na przykład czepiak. Znów przenosimy się wyżej do warstwy pojedynczych drzew o wysokości od 50 do 70 metrów. Ich korony nie tworzą zwartej warstwy, a raczej pojedynczo wyrastają nad niższymi drzewami. Przykładem tak wysoko rosnącego drzewa jest drzewo kapokowe. Tak wysoko nad ziemią lubią też przebywać wyjce. Jeśli chodzi o ludzi zamieszkujących wilgotne lasy równikowe, to są to chociażby Indianie, żyjący na nizinie Amazonki, czy pigmeje z kotliny konga. Co ich łączy? Otóż wykorzystują oni las jako miejsce polowań i źródło pożywienia. Zbierają owoce, podziemne części roślin, miód, a nawet owady. Czasami wypalają oni mały fragment lasu i zakładają malutkie pola, na których uprawiają przeważnie maniok. To bulwy manioku. Trochę podobne do znanych nam ziemniaków. Przed zjedzeniem należy je upiec lub ugotować. To podstawowe pożywienie mieszkańców wilgotnych lasów równikowych. Wiemy już, co ci ludzie jedzą, a jak mieszkają? To ich domy. Są zbudowane z drewna, często na palach, co ma chronić przed powodziami czy jadowitymi zwierzętami. Domy te nie mają okien, czasem nawet brakuje im ścian. Dlaczego? Bo mają one dawać cień i mają być przewiewne. Dach tradycyjnie powstaje z liści palmowych. Życie mieszkańców wilgotnych lasów równikowych niewiele się zmieniło na przestrzeni lat. Dalej prowadzą oni bardzo tradycyjny styl życia. W lesie polują i zbierają pożywienie, a wyrabiane przez siebie produkty sprzedają w pobliskich miastach. Część z nich na stałe przenosi się do miast. Tyle o wilgotnych lasach równikowych. Przenosimy się teraz do strefy umiarkowanej, do lasów liściastych i mieszanych. Porastają one przede wszystkim Amerykę Północną, Europę i Azję. A w zasadzie powinny je porastać, bo w dużej mierze zostały przez ludzi wycięte, a obszary, które zajmowały, zostały przekształcone w tereny rolnicze. Jako ciekawostkę powiem Ci, że ostatnim fragmentem dziko rosnącego lasu w nizinnej części naszego kontynentu jest Puszcza Białowieska na pograniczu Polski i Białorusi. W tego typu lasach występują już cztery pory roku. I mimo że to wszystko strefa umiarkowana, to między poszczególnymi obszarami, w zależności od ich oddalenia od mórz i oceanów, klimat znacznie się różni. Porównajmy klimatogramy dla Paryża, leżącego w obszarze klimatu morskiego, z klimatogramem dla Białego Stoku, gdzie mamy klimat kontynentalny. Od razu rzucają się w oczy słupki, pokazujące ilość opadów. W Paryżu opady deszczu są znaczne przez cały rok. Lato jest niezbyt ciepłe, a zimy łagodne. W takich miesiącach jak grudzień, styczeń czy luty średnia miesięczna temperatura wynosi około 5 stopni Celsjusza na plusie. Opady w Białym Stoku są zróżnicowane w ciągu roku. Latem opady są większe, ale w miesiącach zimowych jesiennych ilość opadów znacznie spada. Lato jest dość ciepłe, a zima mroźna. W miesiącach zimowych średnia miesięczna temperatura spada poniżej zera. Różnice w klimacie mają swoje odzwierciedlenie w różnicy w roślinności. Tam, gdzie klimat jest łagodniejszy i bardziej wilgotny, będą rosły lasy liściaste. Klimat umiarkowany kontynentalny sprzyja powstawaniu lasów mieszanych i glasto liściastych. Podobnie jak to miało miejsce w wilgotnych lasach równikowych, tu też możemy wyróżnić warstwy lasu, choć będą one zupełnie inne. Mamy więc warstwę ściółki, która znajduje się bezpośrednio na glebie. Tworzą ją szczątki zwierząt i roślin. Szyją tu niewielkie zwierzęta, jak myszy leśne. Mamy też warstwę runa leśnego, znajdującą się tuż przy ziemi. Mamy tu niskie rośliny, jak borówki i grzyby. Żyją tu dziki i sarny. Wyżej jest warstwa podszytu, sięgająca około 4-5 metrów. Rosną tu liczne krzewy, np. kruszyna, i młode drzewa. I mamy warstwę koron drzew sięgającą do 40 metrów wysokości. Rozłożyste korony drzew zatrzymują większość światła słonecznego. Żyją tu liczne gatunki ptaków, na przykład dzięcioł duży. A co z ludźmi, którzy zamieszkują strefę lasów liściastych i mieszanych? Sam się do nich zaliczasz. Ludzie żyjący na tych terenach mieszkają w murowanych, ogrzewanych i często wielopiętrowych domach. Większość z nich żyje w miastach i pracuje w usługach i fabrykach. Znacznie mniej ludzi zamieszkuje wsie i zajmuje się uprawą roli. Podsumujmy. Wilgotne lasy równikowe i lasy liściaste i mieszane różnią się klimatem. W wilgotnym lesie równikowym nie ma pór roku, występują obfite opady deszczu i wysoka temperatura powietrza. W lasach liściastych i mieszanych występują cztery pory roku, wyróżniamy obszary z klimatem morskim i kontynentalnym, w ciągu roku zmieniają się opady i temperatura powietrza. Rośliny to kolejna cecha różniąca oba środowiska. W wilgotnych lasach równikowych rośliny kwitną i owocują cały rok. Rosną tu kakaowce, drzewa kapokowe, storczyki i helikonie. W lasach liściastych i mieszanych kwitnienie i owocowanie odbywa się od wiosny do jesieni. Potem rośliny liściaste zrzucają liście. Rosną tu też drzewa iglaste, np. sosna. Zwierzęta także są różne. Wilgotne lasy równikowe charakteryzuje przede wszystkim różnorodność gatunków. Z których mogę wymienić chociażby jaguary, tapiry, wyjce czy tukany. A w lasach liściastych i mieszanych różnorodność gatunków jest znacznie mniejsza. Żyją tu sarny, dziki i cięcioły. A co łączy oba typy lasów? Będzie to występowanie drzew liściastych i czterech warstw lasu. Zapamiętaj najważniejsze: w strefie wilgotnych lasów równikowych nie występują pory roku. Wysoka temperatura powietrza i obfite opady deszczu utrzymują się przez cały rok. W strefie lasów liściastych i mieszanych wyróżnia się cztery pory roku o zróżnicowanej temperaturze powietrza i zmiennych opadach. W obu typach lasów wydziela się cztery piętra roślinności. Różnią się one jednak pod względem występujących gatunków roślin i zwierząt. W strefie wilgotnych lasów równikowych miejsce pod pola uprawne uzyskuje się przez wypalanie roślinności. W wilgotnych lasach równikowych buduje się lekkie drewniane domy. Większość mieszkańców strefy lasów liściastych i mieszanych żyje w miastach, w murowanych i ogrzewanych domach.